Siema, internet, z tej strony Szaman z ekipy Tego Tne. Po drugiej stronie kamery Bart. Siemasz, Bart. Siema. Zapraszam Was na recenzję kiepskiego seksu. Zapewne każdemu z Was, albo każdej z Was zdarzył się kiepski seks. On włożył do niewłaściwej dziurki, przez co zaszłaś w ciążę. Całowałeś się z dziewczyną, nie słyszałeś, że wrócił jej mąż, bo ci uszy zatkała udami. Ona zgodziła się na anal, ty się ucieszyłeś, skuła cię kajdankami i wyciągnęła strapona. Poderwałeś dziewczynę w klubie, ściągnąłeś ją na kwadrat, rozebrałeś i okazało się, że ta nie tylko ma penisa i to jeszcze większego niż twój. Poznałaś niesamowicie przystojnego faceta, zaś seks z nim to było całkiem przyjemne 7 sekund. Te wszystkie suchary opowiedziała mi dziewczyna kolegi, jak jechaliśmy samochodem. Tak się śmiałem, że ze śmiechu spadłem z łóżka. Kiepski seks mógł przydarzyć się każdemu. Wydawnictwo Stinger Press wydało coś, co nie jest RPG-iem. Mamy tu do czynienia niemal nie z grą, a zabawą towarzyską. Dlaczego? Ponieważ gra ma zasady, a kiepski seks nie. No dobra, ma jedynie elementy BHS-u, które mają zatrzymać sytuacje triggerujące kogoś. Jest jasno przedstawione, jakiego seksu nie może być w kiepskim seksie, czyli wszelkich elementów związanych z przestępstwami. W sumie są osoby, które grają bez zasad w RPG, mówiąc, że kostki i zasady są im niepotrzebne, więc te osoby powiedzą, że kiepski seks to i tak RPG. Ich sprawa. Natomiast kiepski seks pozwala nam wcielić się w kochanków, którym coś nie wychodzi w łóżku z jakiegoś powodu. Powstaje żenująca sytuacja. Mamy tu w takim razie do czynienia z fabularną zabawą polegającą na wcielenie się w postaci, które biorą udział w scenach seksu, w których coś nie wychodzi. Jednak obie osoby, obie strony nie chcą przerwać sytuacji, bo mało kto ma dość odwagi, żeby wydupić z łóżka. Będziecie więc robić dziwne rzeczy, których nie chcielibyście w sypialni czy gdziekolwiek, lecz w końcu wyjdzie, że czasem tak seks wygląda, chociaż chcielibyśmy, by raczej przypominał ten z naszych ulubionych produkcji. Dzięki podręcznikowi dowiecie się, jak sprawić, by seks w scenach był jak najbardziej żenujący. Ciekawe, czy można stworzyć sytuację, w której jedna osoba wciela się w japońską uczennicę, a druga w potwora z wieloma mackami. No dobra, dzięki podręcznikowi dowiecie się, jak stworzyć postać. A postać tworzy się szybko, bo nie ma tu żadnych rzutów, statów ani i tak dalej. A tak naprawdę postać tworzycie pod scenę, na przykład małżonków, kochanków, więc najpierw ustalacie, jaka jest scena, a potem szczegóły waszych postaci, kim są, co robią, dlaczego seks jest kiepski. Cała zabawa polega raczej na tworzeniu krótkich scen niż długich kampanii scenariuszy, chociaż możecie ustalić jakiś scenariusz, wedle którego więcej osób rozegra kampanię pełną seksu, pełnego żenady. Jak już wspominałem, nie ma tu mechaniki, tylko sama narracja. Natomiast mamy tu do czynienia z kimś, kto jest mistrzem gry, pełniącym rolę raczej moderatora niż narratora, który pilnuje, by na planie była akcja, dynamika i nie było dłużyzny. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uczynić z niego osobę odpowiedzialną za całą resztę świata, który właśnie wprowadzi do scen, nie wiem, NPC-a na przykład wprowadzi, nagle wracającego męża. Podręcznik pełen jest cringe'owych pomysłów i takiego samego humoru. W podręczniku znajdziecie 3 przygody, a raczej sytuacje do odegrania, więc macie już gotowe przykłady, żebyście wiedzieli, w jaki sposób tworzyć własne. Layout jest ciekawy. Zdjęcia są fajne. Ciekawe, czym się kierował Sting, wybierając zdjęcie ze strony numer 96. No ale każdy powinien sam zdecydować, czy kiepski seks jest dla niego. Na pewno jest ciekawą zabawą towarzyską. Może być nawet elementem flirtu. W sensie zagramy z kimś, z kim przełamiemy pewne lody, albo dzięki niemu pozbędziemy się pewnych blokad, czy też niepewności w pewnych sytuacjach, a może nawet nauczymy się wprowadzać sytuacje związane z seksem na nasze sesje RPG w innych RPG-ach.
To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne filmy na naszym kanale, zarówno te wtorkowe, jak i czwartkowe związane z zapomnianymi krainami. Zapraszam na sesje w soboty i wkrótce niedzielę oraz śledzenie nas w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. W komentarzach piszcie, o czym chcielibyście posłuchać na innych naszych filmach. No i wspierajcie nas na Patronite, gdyż tylko dzięki Wam my możemy docierać do Was filmami najlepszej jakości.